a Zuzanna, korzystając z okazji, będzie wydawała pieniądze, jak to na urlopie. I tak jak myślałem, łeb chcę urwać. A tutaj, słuchajcie, jest najgorsza restauracja w tym mieście. Jest to, co bardzo lubię tak naprawdę, czyli street art. Wszystkie wilki morskie kryją się tutaj gdzieś, w tych łajbach. Siemanko, ja jestem Hubert i jak mogliście zauważyć, właśnie wychodzimy z kempingu i zmierzamy na plażę. Także tego vloga zaczynamy od plażowania. Kołaj jest ubrany w czapeczkę, ja mam nawet na sobie bluzę, a to dlatego, że dzisiejszy dzień rozpoczął się mega wietrznie. Po wczorajszych burzach dzisiaj przywitał nas wiatr, czyli typowa polska nadmorska pogoda, słoneczko i mega wiatr. Jestem ciekawy, co będzie na plaży, ale tego dowiemy się już za chwilę. A na dzisiejszym vlogu wybierzemy się do miasteczka Władysławowo i zwiedzimy sobie tutejszy port. I tak jak myślałem, łeb chcę urwać. Ale tak to już jest, nad polskim morzem. Obóz rozbity. Pyk. Parawan to jest obowiązkowy element wyposażenia turysty nad polskim morzem. I to nie jest tak, że wyjątkowo dzisiaj wieje, tylko wyjątkowo ostatnio nie wiało. I tak to właśnie wygląda, moi drodzy, plażowanie nad polskim morzem. Ale patyka to nazwa? Beznadziejny patyk. Beznadziejny, co? No i my po godzince urzędowania w piachu na tej plaży, w ten wieczny, jakże potężnie wieczny dzień, wracamy na kemping. Zmęczyliśmy się, jakby nie wiadomo, co się działo, po prostu łeb chce urwać tam na tej plaży, nie? Nawet parawan się złamał. Żadna przyjemność. Żadna przyjemność, takie plażowanie, tak uważamy. Dlatego zbieramy się stamtąd i idziemy trochę pokempingować. Odpicowani, piękni i młodzi, wybieramy się do Władka, zabieramy was do tego portu i odwiedzimy jeszcze najlepiej ocenianą restaurację we Władysławowie. Tak, za nami wyjście jest z ośrodka szkoleniowego Cetniewo i my sobie taki skrót zrobiliśmy, idąc od Chłopowa z horyzontu.
i tutaj prosto trzeba ciąć przed siebie. A tak naprawdę za chwilę odpalę Google Mapsa, no i ten stędy idziemy jakby wzdłuż plaży, wzdłuż wody, więc wzdłuż morza, więc powinniśmy dojść do portu. A tutaj, słuchajcie, jest najgorsza restauracja w tym mieście i nie polecamy. A prawda jest taka, że tam można zjeść nawet rekina, z tego co widzieliśmy, ale my rybą się nie częstowaliśmy. Zjedliśmy pierogi ruskie, które no, były bardzo niezjadliwe. Warzywa zapiekane pod serem, które nie miały smaku. Była tam mrożonka po prostu wrzucona do pieca z najgorszej jakości serem. I pizzę margheritę, która również takim serem była potraktowana, co po prostu jest karygodne. No nie można ludziom podać normalnie smacznego jedzenia? A Zuzanna, korzystając z okazji, będzie wydawała pieniądze, jak to na urlopie. Takie cudo sobie dobrałam. Dobrze, takie cudo. Od razu na rękę wrzucam. Aha, 38 zł. Już. Taki się podoba, taki pasuje do drugiej. Tak jest i to jest najważniejsze. Tak, pasuje do Onyxu tęczowego, tak? Znaczy, to jest agatowego. Agat tęczowy, już jest. Dziękuję pięknie. Dziękuję bardzo. Miłego dzionka dla pani. Wzajemnie. Wszystkiego dobrego. Dziękujemy, tak jest. A tam ulotkę państwo sobie poczytacie o kamieniach. O kamieniach sobie poczytamy, o. No, no i niech będzie. W międzyczasie, jak Nina będzie spała. To... Poczytamy sobie o kamyczkach, dostaliśmy ulotkę od pani. W internecie jest więcej, no ale tam... Z pewnością, no my jeszcze nie wtajemniczeni w kamieniarstwo, aha, ale... Ale pomału, tak, że coś tam... No jest na przykład dla dzieci bardzo dobre, mogę podpowiedzieć, że na przykład jest bursztyn, tylko jasny. To jest naprawdę sprawdzone. Dla dzieciaszków, tak? Dla małych, jak dzieciom wychodzą ząbki, pod poduszkę im położyć. O kurczę. Kamień. Po prostu lżej przechodzi to dziecko i ten. O proszę. Jest wiele rzeczy. Musimy poczytać o temacie. Że proszę pan sobie poczytać. O, tylko jasne, bo są jaśniejsze i ciemniejsze bursztyny, ale z jasnych właśnie bursztyny. Okay. Idziemy łowić. Dziękuję bardzo. Takie cudo. Wczoraj była gwiazda północy, a dzisiaj jest gwiazda morza. Taki apartamentowiec po drodze mijamy. I spacerkiem po około 40 minutach dochodzimy do portu. A przy porcie oczywiście knajpki. A tutaj, wbrew moim oczekiwaniom, jest bardzo mało ludzi. I trwają prace budowlano-remontowe. Promenada się buduje. I my omyłkowo wyszliśmy sobie promenadą w stronę morza zamiast wejść do portu. Chociaż Zuzia mówiła gdzie iść, ale ja poszedłem sobie w swoją stronę. I tutaj... Takim dziwnym, utwardzonym przejściem idziemy sobie w kierunku tych wszystkich łajb pirackich. Na wejściu, idąc od tej strony, od której my weszliśmy, zaszliśmy, jest to, co bardzo lubię tak naprawdę, czyli street art. I na tym całym falochronie, od samego początku, aż do końca, co 2 metry, jest jakiś mural. Piękna, piękna rzecz. A
przybyliśmy tutaj do portu, dlatego że mieszkając po prostu w centrum Polski, no nie widzi się takich portów, nie mieszka się blisko morza czy jakichś dużych zbiorników, w których by te porty były, te wszystkie łodzie, łódki, kutry i inne wycieczkowce. Jest to dla mnie bardzo ciekawa rzecz, dlatego chcę też Wam to pokazać, bo wygląda to naprawdę ciekawie. Wszystkie wilki morskie kryją się tutaj gdzieś w tych łajbach. Ale łajby w ogóle, po cztery silniki Suzuki 300. Nie znam się za bardzo na tym, ale wygląda potężnie. 1200 koni zachodzi. 1200 koni, cztery silniki, proszę bardzo. 75 zł za osobę, tylko no stestowałbym taki przejazd. Ale kupa ludzi naraz wchodzi na tą łódkę. Woda to jest potężny żywioł, ja nie wiem, ludzie, którzy pływają tymi łodziami, mieszkają na statkach i tak dalej, to są dopiero odważni. W sumie w ogóle ludzie są odważni. Nie wiem, czy do nich należy. Ale chyba nie. Ja to miękka faja jestem. Mając w tle Bosmanat portu, chciałbym Wam powiedzieć, że był to naprawdę bardzo, bardzo przyjemny spacer. Polecam. Co uchwyciłem tutaj okiem kamery, to Wam trochę pokazałem. Myślę, że ja bym zadowolony. Jestem zadowolony z tego, co nagrałem. Fajnie, że mogę Wam tutaj pokazać. Nie każdy ma możliwość sobie tutaj przyjechać, nie każdy ma możliwość sobie to zwiedzić, przyjść na własnych nogach, czy przyjechać tutaj jakkolwiek. Więc mam nadzieję, że trafi ten materiał do kogoś, kto być może nie może, a być może do kogoś, kto dzięki temu przyjedzie sobie tutaj zobaczyć to na własne oczy. Także to specjalnie ode mnie dla Was. No i my odchodzimy tutaj. Niestety pocałowaliśmy klamkę, w związku z tym, że Skipper jest to najlepiej oceniana restauracja we Władysławowie, ale jednocześnie jest to restauracja typowo rybna i mięsna. Więc dla nas wegetarian, którzy no, tradycyjnie raz nad polskim morzem sobie tą rybkę jemy, pomimo że jesteśmy wege, to rybkę okazjonalnie wyjeżdżając nad morze sobie jemy, ale na tym wyjeździe już jedliśmy, więc przesadzać nie będziemy. I szukamy czegoś innego, jakiegoś jedzonka dla nas. Co nie jest takie łatwe. Na wypasie. Jednym z rozwiązań dla nas wege jest kebab z falafelem i zapiekanka. No to sobie weź kebab, a ja sobie wezmę zapiekankę. Tak zrobimy. Kebabik wygląda zacnie i smakuje całkiem nieźle. Kebab z falafelem, bardzo dobra rzecz. Jeszcze na ostro się kręci. Smacznie. No pojedzone. Zapiekanka całkiem w porządku. Ale dziwne rzeczy się dzieją w tej kamerze. Zapiekanka całkiem w porządku. Kebab bardzo ostry i falafela niepożałowane. Ale warzywek mogłoby być trochę więcej. Generalnie na plus, bo wege. Ale no, mogłoby być lepiej. I myślę, że 7 na 10 Zuzanna mówi, ja nie wiem, gdyby trochę więcej warzyw wrzucili, to bym dał 8, ale też będzie 7 ode mnie. W porządku, pojedliśmy i teraz przez Cetniewo właśnie sobie wchodzimy tutaj, wracamy. Ciekawe, czy ten obraz będzie tak skakał.
ostateczności bardzo mi skacze obraz w kamerze i rozciąga mi włosy. Przedstępniowo wracamy do siebie, subskrybujcie kanał, dzięki za to, że byliście na tym filmie, ale dziwne rzeczy tutaj widzę, ja pierdykam. Dajcie łapkę w górę, jak wam się podobało i do następnego vloga, hej!